też 14% deklaruje, że chce wyjechać za granicę, ale w tych 14% są ci, którzy szukają tylko pracy sezonowej. Dzisiaj o emigracji zarobkowej myśli blisko 14% Polaków, z czego 3 na 10 planuje wyjazd na około 3 miesiące. To jest właśnie ten okres wakacyjny, to jest właśnie ta praca sezonowa z dużą dozą prawdopodobieństwa. Większość z tych osób, jeżeli wyjedzie, to po prostu po tych 3 miesiącach wróci do kraju ze znacznie zasobniejszym portfelem. A jeśli ktoś jednak obawia się tych wyjazdów za granicą i wolałby poszukać na rynku polskim pracy, to jakie branże tutaj są najbardziej popularne, gdzie najłatwiej znaleźć pracę? Wiadomo, że największe zapotrzebowanie w wakacje na pracowników jest w tych branżach, których wzmożona aktywność wiąże się z letnią aurą. To jest przede wszystkim gastronomia, to jest hotelarstwo, to jest budownictwo, to jest rolnictwo, ogrodnictwo, ale widzimy też, że brakuje pracowników na przykład w handlu i produkcji. To tam jest ich największe zapotrzebowanie i tam też można liczyć na zatrudnienie. Jeżeli chodzi o stawki, to najwięcej w te wakacje może zarobić operator wózka widłowego. To jest około 18 zł na godzinę brutto. Podobnie pracownik linii produkcyjnej, około 17 zł brutto, to jest stawka, jaką może otrzymać barman. Do tego oczywiście należy doliczyć napiwki. Recepcjonistka, osoby sprzedające w centrach handlowych, czy obsługujące pikniki, imprezy masowe, to jest około 16 zł na godzinę brutto, uśredniając oczywiście, bo tutaj są widełki. Jeśli chodzi o na przykład magazynierów, czy pracowników call center, ci mogą liczyć na około 14 zł na godzinę brutto. To, co jest też istotne, jeśli chodzi o pracę wakacyjną w Polsce, to zmiana, jaka nastąpiła w porównaniu z tym, co było w zeszłym roku. To znaczy 1 stycznia została wprowadzona minimalna stawka za godzinę brutto wynosząca 13 zł, więc na pewno w Polsce te zarobki w te wakacje będą większe niż w zeszłym roku. W zeszłym roku na przykład kelner czy hostessa mogli dostać 9-10 zł za godzinę brutto. W tym roku takie stawki już są niemożliwe, bo to minimalne wynagrodzenie za godzinę wynosi 13 zł brutto. Z Marcinem Ganclerzem z firmy Work Service rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Głogowska. Prawie 18 minut po godzinie 8. Teraz w Polskim Radiu 24 czas na informacje sportowe, które zebrał dla Państwa Maciej Nowak. Sportowe wydarzenia dnia. Polscy żużlowcy 8 raz w historii, a 2 z rzędu zdobyli drużynowy Puchar Świata w finałowych zawodach na stadionie w Lesznie. Biało-czerwoni w składzie Patryk Dudek, Maciej Janowski, Piotr Pawlicki, Bartosz Zmarzlik i Bartosz Smektała zdobyli 50 punktów i o 8 oczek wyprzedzili Szwedów, o 32 Rosjan i o 35 Brytyjczyków. Janowski po meczu nie krył zadowolenia. Turbo szczęśliwy, że tak nam wyszło, cała drużyna spisała się na ten złoty medal. To jest coś niesamowitego, ponieważ jazda przy takich trybunach, nasz hymn narodowy, pięknie ośpiewany przed zawodami, że normalnie aż gęsia skórka. Po zawodach to już było takie uwieńczenie tego wszystkiego. Strasznie wyczerpujące zawody, jeżeli chodzi o stres, o nerwy, energię, ale daliśmy radę, byliśmy na to przygotowani. To nie jest tak, że to bierze się z czapki, wszyscy na to naprawdę bardzo ciężko trenowaliśmy i to jest piękne. Patryk Dudek przyznał po zawodach, że atmosfera panująca w trakcie tych zawodów dodatkowo go zmobilizowała. W każdych zawodach drużynowych, w każdej dyscyplinie jest napędzanie, więc jak mogłoby nie być mobilizacji i napędzania? No jak bez tego jego nie byłoby takiej atmosfery, no to byśmy jechali sami dla siebie. No to chyba nie o to chodzi. Jak się wygrywa, to są zawsze piękne chwile, nie można oceniać. Nie wiem, ja większą presję czułem w Mistrzostwach Polski, nie ma co narzekać się na głowę, więc było... Z mojej strony dyspozycja była bardzo pozytywna i się niczego nie obawiałem. Bo jednak na ten wynik pracuje 4 zawodników, więc zawsze jak ten jeden potknie się noga, to reszta goni, ale fajnie, że równo jechaliśmy wszyscy, więc ekstra. Polacy zapewnili sobie zwycięstwo po 18 z 20 biegów. Najwięcej punktów w meczu, 20, zgromadził Szwed Antonio Lindbeck. Polskie siatkarki wygrały z Kanadyjkami 3-0 w drugim meczu turnieju World Grand Prix drugiej dywizji rozgrywanego w argentyńskim mieście Neuquén. W piątek podopieczne Jacka Nawrockiego pokonały Chorwatki również 3-0, a dziś o godzinie 23.50 zmierzą się z gospodyniami turnieju. Tymczasem siatkarze Francji wygrali tegoroczną Ligę Światową. W finałowym spotkaniu turnieju w Kurytybie w Brazylii pokonali gospodarzy imprezy 3-2. Mecz o trzecie miejsce zakończył się zwycięstwem Kanadyjczyków nad Amerykanami 3-1.
Teraz czas na tenis. O wczorajszej rywalizacji na kortach Wimbledonu Cezary Gurjew. Trawa Wimbledonu lubi technika Agnieszki Radwańskiej, a waleczność pozwoliła w trzeciej rundzie pokonać Szwajcarkę Timę Baczyński. Wygrane mecze dyblistów Łukasza Kubota w parze z Marcelo Melo, a także Marcina Matkowskiego i Maxa Mirnego. Agnieszka Radwańska w pojedynku trzeciej rundy pokonała faworyzowaną Szwajcarkę Timę Baczyński 3-6, 6-4 i 6-1. Byłam cierpliwa do końca, znalazłam swój rytm, troszkę zmieniłam taktykę i to poszło, tym bardziej w trzecim secie już zaczęłam grać dużo lepiej, starałam się być bardziej agresywna od pierwszej piłki i już było dużo łatwiej. Kąt centralny robi to jednak, że chce się tam grać jak najlepiej i walczy się o każdą piłkę. Tak jak to było kilka lat temu, jak tam wchodziłam, dla mnie jest to samo wrażenie, że jednak to jest kąt centralny w Londynie i na pewno każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. Wiedziałam, że ten mecz na pewno nie będzie łatwy i dużo biegania. To jest zawodniczka, która potrafi na korcie wszystko. Zmieniała rytm przez cały mecz, od początku do końca. Wiedziałam, czego się mogę spodziewać i na pewno tutaj cierpliwość była takim największym atutem w tym meczu, bo jednak ciężko było cokolwiek rozegrać dosłownie na 2-3 uderzenia. W deblu Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo uważani są za jednych z faworytów, jednak stoczyli morderczy blisko 4-godzinny bój z Niemcem Filipem Pechnerem i Austriakiem Aleksandrem Peją. Wygrany mecz 6-2, 5-7, 6-3, 3-6 i w piątym secie 11-9. Bardzo długie spotkanie, emocjonujące do końca. Cieszy nas to przede wszystkim, że wygraliśmy ostatnią piłkę, widzieliśmy z kim gramy, były zwycięzcą Wimbledonu, także to doświadczenie ma Pechner tutaj. Byliśmy w roli faworytu wychodząc na ten kort, też wiedzieliśmy z kim gramy. Także powiem szczerze, że ten mecz nie był na tak wysokim poziomie, ale cieszy nas to, że pokonaliśmy własne słabości, wygraliśmy ostatnią piłkę, bo to jest turniej Wielkiego Szlema i ważne zwycięstwo. Prowadziliśmy zawsze set do przodu, tak, także byliśmy w tej komfortowej sytuacji. Też zaczynaliśmy pierwszy serwować w piątym secie, co było też dla nas komfortowe. Mieliśmy już na początku piątego seta 3 szanse na przełamanie szkoły. Przeciwnicy zaserwowali pierwszym serwisem. Potem mieliśmy znowu piłki meczowe, nie wykorzystaliśmy, ale przeciwnicy dobrze zaserwowali. I cieszy nas to, że wygraliśmy o tą jedną piłkę, bo ta jedna piłka decydowała. Uważam, Marcelo dociągnął ten mecz do końca, ja byłem w słabszej dyspozycji, ale na tym polega debel. Marcelo to pociągnął, także super, jestem mu za to wdzięczny i cieszę się, bo dzięki temu zwycięstwu jesteśmy w drugim tygodniu Wimbledonu. Marcin Matkowski odpadł z rywalizacji w mikście, ale zanotował jeden z największych deblowych sukcesów. W drugiej rundzie wygrał z Białorusinem Maxem Mirnym z legendarną parą amerykańskich bliźniaków Bobem i Mike'iem Bryanami 6-3, 7-5 i 6-4. No bardzo się cieszę, że udało nam się wygrać z braćmi Brian, bo oczywiście jest to jedna z najgraźniejszych par w ostatnim dziesięcioleciu. Wygrywała wszystkie turnieje, wygrałem z nimi wielokrotnie, ostatnio nie udawało mi się wygrywać, ale na pewno przede wszystkim nigdy nie wygrałem z nimi na turnieju wielkoszlemowym, a grałem chyba 3-4 razy, więc no bardzo cieszę takie zwycięstwo, tym bardziej po bardzo dobrej grze, pewne w trzech setach, więc czego tu można chcieć więcej, tylko żeby tak dalej było. I tego życzymy naszym tenisistom, którzy dziś mają dzień przerwy, kolejne mecze Agnieszki Radwańskiej, Łukasza Kubota i Marcina Matkowskiego jutro. Dziś za to dziewiąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France. 181,5 km z miejscowości Nantua do Chambéry. Po 8 etapach liderem wyścigu jest Brytyjczyk Chris Froome, który o 12 sekund wyprzedza swojego rodaka Geraint'a Thomasa. Trzeci ze stratą 14 sekund jest Włoch Fabio Aru. Rafał Majka zajmuje 10 miejsce i traci do lidera minutę i 1 sekundę. Michał Kwiatkowski jest 61, Paweł Poliański 62, a Maciej Bodnar 103. Reprezentacja Polski kobiet w hokeju na trawie przegrała w Johannesburgu z zespołem Niemiec 0-1 w pierwszym meczu grupy C Ligi Światowej. Bramkę zdobyła Eliza Grewe w 42 minucie spotkania. Kolejny mecz Polki rozegrają jutro, a ich rywalkami będą Angielki. Dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska wystartuje dziś w zawodach Pucharu Świata w Lenzerheide w Szwajcarii. Na półmetku sezonu Polka zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Prowadzi Ukrainka Jana Białomoina. Włoszczowska uważa, że dzisiejsze zawody nie będą łatwe. Zawody w Lenzerheide zawsze są piekielnie ciężkie. Ta trasa nie daje zupełnie miejsca na odpoczynek. Trzeba być naprawdę bardzo rzeźkim, świeżym, cały czas dokręcać, nie pozwalać sobie na zbędne hamowanie. I jest naprawdę wyczerpująca, ale jest wyczerpująca dla wszystkich tak samo. Oczywiście cały czas z tyłu głowy mam ambicje na to, żeby wygrać zawody Pucharu Świata. Patrząc na dyspozycję Bielomojnej, może to być naprawdę bardzo trudne, ale drugie, trzecie miejsce jest na pewno w moim zasięgu. Natomiast celujemy oczywiście jak najwyżej. Włoszczowska nigdy dotąd nie wygrała klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Do końca cyklu pozostały 3 rundy. A w Warszawie dziś ostatni dzień rozgrywanych jednocześnie 2 zapaśniczych turniejów męskich i 1 dla kobiet. Wczorajsze walki oglądał Andrzej Grabowski.
Dwa medale, srebro Zbigniewa Baranowskiego w stylu wolnym w kategorii do 86 kg i brąz Anny Łukasiek w kategorii do 48 kg. I podsumowujemy dzień w wykonaniu Polaków z prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzejem Supronem. Można śmiało powiedzieć, że drugi dzień dla nas dużo lepszy, ale ja już mówiłem we wcześniejszych wypowiedziach, że ten turniej Pytlasińskiego, Żółkowskiego, jak i Poland Open jest niezwykle trudny. Jest obsadzony gwiazdami, mistrzami olimpijskimi, mistrzami świata, mistrzami Europy i wejście do strefy medalowej naszej reprezentacji już będzie sporym sukcesem. Także uważam, że to, co zrobiła Ania Łukasiak i co zrobił również Baranowski, jest czymś dla nas pozytywnym, że gdzieś tam dobijają się, zwłaszcza rzeczy, że Baran walczył z byłym mistrzem świata. To naprawdę czołówka światowa. Edgar Babajan walczył o brązowy medal, ale niestety uległ zawodnikowi z Turcji. Walka była bardzo wyrównana, ale zabrakło tego, co decyduje o zwycięstwie. W wielkim finale Baranowski przegrał z Rosjaninem Władysławem Walijewem 1-3. Polak przyznał, że liczył na więcej niż srebrny medal. No może trochę cieszy, no ale wiadomo, jest niedosyt, bo przyjeżdża się na turniej, żeby wygrać złoty medal. Dzisiaj się nie udało, no czasami tak jest w sporcie. To jeszcze zapytamy o tego rywala, bo z tego, co się zdążyliśmy zorientować, mistrz świata, także nie przelew. Mistrz świata, ale to już jakiś czas temu było, teraz jest aktualnym mistrzem Rosji, także czasami mistrzostwa Rosji ciężej wygrać niż mistrzostwa świata, także nie był łatwym przeciwnikiem, no tak czy inaczej chciałem walkę wygrać, ale się nie udało. Anna Łukasiak, brązowy medal w kategorii do 48 kg. Cały czas mnie zawodniczka właśnie z Holandii wyłapywała mi rękę, nie mogłam właśnie się przebić, dopiero w drugiej rundzie zaczęłam atakować, ale cały czas nie mogłam się przebić, no i pasywności były jedynie. Bardzo się cieszę, bo w końcu po paru miesiącach w końcu zdobyłam brązowy medal. Te zawody to nie tylko możliwość sprawdzenia się dla naszych zapaśników, ale także hołd dla wybitnych trenerów. Oczywiście o Władysławie Pytlasińskim. Władysław Pytlasiński, pierwszy prezes. Początkowo była to Federacja Ciężkiej Atletyki. Później została rozłączona na podnoszenie ciężarów i zapasy. Wybitna postać, mistrz świata w zawodowych zapasach, no powiedzmy ikona. Natomiast jeżeli chodzi o pana Żółkowskiego, no mógłbym dużo więcej powiedzieć. Miałem okazję go osobiście poznać. To był uczeń Pytlasińskiego. To był również trener. W którymś okresie czasu pracowaliśmy w tym samym jednym klubie. Pan Wacław był sędzią, był sekretarzem małego klubu ZKS Elektryczność, w którym się wychowałem. No i to też jest miłe, że jest uhonorowanie jego osoby. Teraz to wszystko, a ponownie o sporcie po godzinie 15. Reklama. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% z ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Słuchaj, jeszcze tylko 4 dni przecen na lato w Media Expert. No, wsie. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Postscriptum. Polska już nigdy więcej.
więcej nie będzie samotna, zapewnił w 2014 roku prezydent Barack Obama. Poland will never stand alone. Wiele osób nie wierzyło wtedy w słowa amerykańskiego prezydenta, bo wcześniej ogłosił reset z Rosją. These are not just words. They're unbreakable commitments. Ale Stany Zjednoczone dotrzymały słowa, choć najważniejsze dla Polski kwestie to już kwestia administracji Donalda Trumpa. America loves Poland and America loves the Polish people. Thank you. Ameryka kocha Polskę. Od tego przesłania prezydent rozpoczął swoje przemówienie w Warszawie. Potem zdobył się na słowa, na które nie zdobyłby się ni jeden Polak. Donald Trump opowiedział światu naszą historię. Lata brutalnej okupacji, niewoli i upokorzenia ze strony Niemiec i Rosji. Uznał, że Zachód musi bronić swojej cywilizacji i chrześcijańskich wartości, a wzór powinien czerpać z Polski, bo to my, Polacy, stoimy na straży tradycji i nic i nikt nie jest w stanie nas pokonać. Poland is the geographic heart of Europe. Polska jest geograficznym sercem Europy, mówił Donald Trump, ale co najważniejsze, jak dodawał, w Polakach widzi duszę Europy. Nasz naród jest wielki, bo ma wielkiego ducha, ducha, który jest silny. Amerykański prezydent pokrzepił serca wielu Polaków, nikogo nie obrażając. Zostawił nas także z zapewnieniem, że Stany Zjednoczone będą strzegły naszego bezpieczeństwa. Choć na razie bez gwarancji, że prawie 5 tysięcy żołnierzy zostanie u nas na stałe. Współpraca z Polską to nie tylko kontrakty zbrojeniowe, w tym rakiety Patriot do tarczy antyrakietowej. Donald Trump kibicuje też państwom Trójmorza, czyli sojuszowi 12 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z którymi chce robić interesy. Jako prezydenci tworzymy taki parasol nad tą wielką inicjatywą. Mówił prezydent Andrzej Duda. Ten parasol ma nas chronić między innymi przed działaniami Rosji i złamać jej monopol na dostawy gazu. Do you have anybody available to negotiate? Umowa na stałe dostawy gazu ze Stanów? Możliwe, choćby w kwadrans, żartował prezydent. It will take about 15 minutes. Prezydenci umowy nie podpisali, bo muszą to zrobić nasze rządy i firmy, ale dla niektórych to za mało, więc wypominają brak konkretów. Warto więc wiedzieć, że amerykański biznes idzie za prezydentem, a nie przed nim, a ten oficjalnie zapalił wczoraj zielone światło. No naprawdę, napawa to wszystko nadzieją. Ma na uwadze naszą sytuację geopolityczną. Ja jestem podbudowany tą wizytą, przejechałem ponad 500 kilometrów. To jeden z wielu głosów, które dało się słyszeć na Placu Krasińskich w Warszawie. Pewnie zostali przywiezieni siłą przez PiS. Można z kolei usłyszeć w mediach nieprzychylnych rządowi. Te wyliczają także wpadki polskiej pary prezydenckiej, krytykują uległość na amerykańskie pochlebstwa i twierdzą, że staliśmy się narzędziem w cynicznym planie Donalda Trumpa. Z kolei rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec napisał na Twitterze, że tylko Amerykanie mogą być dumni ze swojego prezydenta, bo sprzedał broń, gaz i zebrał oklaski, a polski prezydent zapomniał zapytać o gwarancję wojsk USA w Polsce. Na pewno dla opozycji dość trudny moment, no bo sukces dyplomatyczny jest bezdyskusyjny. Mówi nie kto inny jak były premier i były lider Platformy Donald Tusk. Przyjeżdża prezydent najpotężniejszego państwa na świecie i mówi bardzo fajne rzeczy o Polsce i także o rządzących, więc mogą odczuwać satysfakcję. Donald Trump wystawił nam świetne rekomendacje. Zbudował pozytywny obraz i pozycję Polski w opinii międzynarodowej. Utwierdził nas w przekonaniu, że nie musimy być o jeden krok w tyle za Niemcami, jak słyszeliśmy przez lata. I zakończył wezwanie do wspólnej walki o wartości, o które biliśmy się przez lata. So together let us all fight like the Poles. For family, o rodzinę, for freedom, o wolność, for country, ojczyznę, and for God. O Boga. Thank you, God bless you, God bless the Polish people, God bless our allies, and God bless the United States of America. Thank you. God bless you. Thank you very much. Piotr Wąż, do usłyszenia. Jest 8:34. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce była najważniejszym wydarzeniem mijającego tygodnia. O innych, dzięki których zapamiętamy ostatnie dni, przypomni reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Poniedziałek. Współpraca dwustronna, gospodarcza i polityka historyczna zdominowały rozmowy marszałków Sejmu i Senatu z przewodniczącym izraelskiego parlamentu. Julii Edelstein podkreślił, że naszym obowiązkiem jest pamięć o zbrodniach nazistowskich, ich sprawcach i ich współpracownikach, ale jednocześnie o odważnych i sprawiedliwych ludziach, którzy ratowali Żydów przed pogromem. Sometimes one could wrongly think. Czasami panują błędne przeświadczenia, że mordercy zabijali setki, tysiące ludzi, zaś ratujący ratowali pojedyncze osoby. Jednak podczas tej ceremonii razem z panem marszałkiem zauważyliśmy, że takie myślenie zwyczajnie nie jest prawdziwe.
Pojawiły się bowiem dzieci, wnuki i prawnuki ocalałych i to pokazuje, że stare żydowskie powiedzenie jest słuszne. Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Julii Edelstein zaprosił marszałków Sejmu i Senatu do złożenia wizyty w Izraelu. Przewodniczący Knesetu został przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wtorek. Prokurator Barbara Kijanko zeznawała przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Uznawana za jednego z kluczowych świadków, kilkukrotnie uchylała się od odpowiedzi na pytania, zasłaniając się tajemnicą prokuratorską. W tym momencie, szanowny panie pośle, ja jednak skorzystam z prawa do odmowy składania zeznania w tym zakresie z uwagi na tą tajemnicę. Czyli chodzi o kwestie dotyczące przebiegu czynności. Tak, jest to moja tajemnica zawodowa. Barbara Kijanko była prokuratorem referentem i prowadziła sprawę Amber Gold w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w latach 2009-2012. To ona jako pierwsza odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko Marcinowi P. Środa. Minister Mariusz Błaszczak zostaje na stanowisku. Zdecydowała o tym sejmowa większość. Wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA złożyła Platforma Obywatelska. Jako uzasadnienie podała m.in. sprawę śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie. Przypomniał o tym Borys Budka z PO. Śmierć Igora Stachowiaka to wydarzenie, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Wydarzenie tragiczne, wydarzenie, które pokazuje, że również w polskiej policji są osoby, które nie powinny nigdy założyć munduru polskiego policjanta. Ale wniosek o pana odwołanie nie jest spowodowany tym, co stało się 15 maja 2016 roku, ale tym, co stało się, a raczej nie stało przez okres roku od tego tragicznego zdarzenia. Ministra Mariusza Błaszczaka bronił lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na pewno śmierć pana Stachowiaka była niepotrzebna, była tragedią, tego nikt nie przeczy. Ale czy śmierci tych wszystkich, którzy zginęli choćby w tych czasach, kiedy pan Schetyna, pan poseł, pan przewodniczący Schetyna był ministrem spraw wewnętrznych, były potrzebne? Były uzasadnione? Zajęliście się tym? Co wtedy zrobił pan Schetyna? Czy odpowiadał tu przed Sejmem? Czy w ogóle cokolwiek w tej sprawie zrobiono? W dyskusji nie uczestniczyło Polskie Stronnictwo Ludowe, które uznało, że debata nad odwołaniem szefa MSWiA nie powinna odbywać się w dniu przyjazdu do Polski prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czwartek. Prezydent USA z wizytą w Polsce. Na Placu Krasińskich w centrum Warszawy Donald Trump wygłosił pierwsze publiczne przemówienie w Europie. Zapewnił, że USA będą zawsze wspierać wolność i niepodległość Polski. Donald Trump mówił także o wyjątkowej więzi łączącej oba kraje. To przyjaźń, która łączy tylko ludzi, którzy walczyli, przelewali krew i ginęli za wolność. Znaki tej przyjaźni stoją w naszej stolicy. Kilka kroków od Białego Domu wznieśliśmy pomnik ludzi takich jak Pułaski i Kościuszko. Podobnie jest w Warszawie, gdzie jest Aleja Jerzego Waszyngtona i stoi pomnik jednego z największych światowych bohaterów, Ronalda Reagana. Donald Trump zapewnił, że USA zrobią wszystko, aby uniezależnić Polskę od jednego dostawcy energii, powtórzył zobowiązanie do wzajemnej obrony sojuszników NATO i wezwał Rosję do uspokojenia sytuacji na Ukrainie. Piątek. Polskie linie lotnicze LOT będą od przyszłego roku wozić pasażerów z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Jak ocenił prezes spółki Rafał Milczarski, nowe połączenia Budapeszt-Chicago, Budapeszt-Nowy Jork na pewno będą się opłacać. Znakomite miejsce do robienia biznesu, wspaniałe potoki pasażerskie, 165 tysięcy ludzi rocznie pomiędzy Budapesztem a Chicago i Nowym Jorkiem, nieobsłużone w bezpośredni sposób przez żadną linię lotniczą. Więc wykorzystujemy tutaj po prostu ogromny potencjał rynkowy. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zapowiedział, że to nie jedyne nowe połączenie LOT-u. Rozmawiamy z liniami indonezyjskimi. Niedawno był tutaj mój odpowiednik, minister gospodarki Indonezji. I te rozmowy toczą się bardzo pozytywnie. Oczywiście zawsze to jest na zasadzie wzajemności, czy zazwyczaj to jest na zasadzie wzajemności z lokalnymi liniami lotniczymi. Pierwszy samolot odleci z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych w maju 2018 roku. Sobota. Szczyt państw G20 w cieniu ulicznych zamieszek, w które przerodziły się protesty lewackich grup przeciwko światowym liderom. W nocy na ulicy Hamburga płonęły barykady, a zamaskowani mężczyźni rabowali i plądrowali sklepy, podpalali samochody, wyrywali płyty chodnikowe. Policja zatrzymała ponad 100 osób, poinformował rzecznik prasowy.
prasowy Timothy. Nie możemy dopuścić do tego, aby anarchiści dyktowali, czy Hamburg ma prawo powitać swoich gości, czy też nie. Dla nas jest najważniejsze, że ci ludzie pokazali, iż jest im wszystko jedno, co dzieje się na szczycie G20. Im nie chodzi też o prawo do demokracji. Oni przyjechali do Hamburga po to, by łamać prawo i realizować swoje kryminalne fantazje. W zamieszkach w Hamburgu rannych zostało 200 policjantów. Najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia zebrała reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. I zmieniamy temat. Teraz każdy będzie mógł sprawdzić, na jaką emeryturę może liczyć. W zakładach ubezpieczeń społecznych powstały nowe stanowiska doradcy emerytalnego. Od października wchodzą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do lat 65. Oznacza to, że przybędzie ponad 33 tysiące osób, które będą mogły przejść na emeryturę. Doradcy emerytalni mają m.in. pomóc tym, którzy zastanawiają się nad skorzystaniem z obniżonego wieku emerytalnego. Zadaniem doradcy emerytalnego jest udzielenie informacji dotyczącej indywidualnych uprawnień emerytalnych. Joanna Dudasz, doradca emerytalny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczących wysokości prognozowanej emerytury i tego, co się składa na nią. Wystarczy na sam początek dowód osobisty, a pozostałe dane znajdują się już w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Bo każdy chciałby wiedzieć, jaką będzie miał emeryturę i będę wiedziała, co mi starczy na tej emeryturze. Teraz poproszę dowód osobisty pani. W 2050 roku pani uzyska wiek emerytalny 60 lat. No na dzień dzisiejszy tak stanowią przepisy. Sprawdzę tutaj wszystkie pani dane. Teraz poproszę pani miesięcznie obecnie wynagrodzenie brutto oblicz prognozę, bo to oczywiście jest prognoza, nie symulacja. No i bardzo ładnie nam wyszło. Czy mam powiedzieć głośno? Mamy potencjalnych emerytów, którzy nabywają praw emerytalnych już w tym roku, od października, ale również są osoby, którym jeszcze pozostało troszeczkę czasu do przejścia na emeryturę, a zastanawiają się, co dalej. Chciałam zaznaczyć, że przejście na emeryturę, data tego przejścia, jest indywidualną sprawą naszego klienta. To do niego należy ostateczna decyzja. My jesteśmy tylko po to, aby rozwiać jego wątpliwości. Wiadomym jest, że im dłużej pracujemy, tym odprowadzamy więcej składek i nasze średnie dalsze trwania życia się skraca. Czyli automatycznie to świadczenie z biegiem czasu jest wyższe. Dzięki temu, że w mediach pojawia się wiele informacji na temat systemu emerytalnego, a zwłaszcza na temat planowanego obniżenia wieku emerytalnego, to Polacy coraz więcej wiedzą na temat emerytur. Jarosław Sadowski z firmy doradczej Expander. Co ciekawe, według badania już 61% Polaków też zdaje sobie sprawę z tego, że emerytury będą w przyszłości bardzo niskie, że wyniosą między 1/3 a 50% ich wynagrodzenia. No ale niestety w dalszym ciągu wiele osób, mimo że wie o tym, że ich emerytura będzie niska, to nic z tym nie robi. Aż 49% badanych zadeklarowało, że nie oszczędza na emeryturę. Wiek mam i lata pracy też mam. Ciekawi panią, ile będzie pani dostawać? Znaczy ja dostaję co roku taki wykaz, także mniej więcej wiem. Może ten wykaz mam trochę... Mam 46 lat pracy, także starczy. Troszkę będę pracować, ale na mniejsze etat i wnukami się zajmę. U pani można również złożyć wniosek. Tak, oczywiście. Jeżeli podejmiemy decyzję o przejściu na emeryturę, składamy od razu doradcę emerytalnego wniosek. Musimy mieć przy sobie oczywiście dowód osobisty. Jak wiadomo, częścią składową emerytury jest kapitał początkowy, więc gdy nie został on do dnia dzisiejszego ustalony, warto mieć przy sobie dokumenty świadczące o zatrudnieniu przed 99 rokiem. Jakie to są dokumenty? Świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa lub inne zaświadczenia, które potwierdzą, że pracowaliśmy i osiągaliśmy z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość emerytury, tej przynajmniej z publicznego systemu emerytalnego, ona zależy tak naprawdę od dwóch głównych rzeczy. Po pierwsze od tego, ile uda nam się zebrać pieniędzy, w sensie składek wpłaconych do tego systemu, no a to oczywiście zależy od kilku różnych rzeczy. Po pierwsze od tego, jak długo pracowaliśmy, no i po drugie, jak wysokie były nasze dochody, bo zwykle im wyższe dochody, tym większe mamy składki. To jest ten pierwszy element, a drugim elementem jest to, przez jak długi czas będziemy tą emeryturę pobierali. To również zależy od tego, jak długo pracujemy, bo im dłużej pracujemy, im później przechodzimy na emeryturę, no tym prawdopodobnie krócej ją będziemy pobierali, no bo nie będziemy żyli wiecznie. Z tego względu, jeżeli zdrowie nam na to pozwala, warto przejść na tę emeryturę później. Dzięki temu uzyskamy większe świadczenie, ale też, no oczywiście to nie zależy tylko też od naszej decyzji, kiedy przechodzimy na emeryturę, ale też od tego, jaka jest przewidywana
dalsze trwanie życia i w związku z tym, że ono się wydłuża, żyjemy coraz dłużej, z tego względu też te świadczenia są niższe, bo muszą wystarczyć na to dłuższe życie. Zamiar mam iść na emeryturę od 1 października. A czy to, czy pan przejdzie, czy nie, było uzależnione od tego, jak wysoka będzie pana emerytura? Nie, ponieważ już i tak naskładałem w kapitale początkowym dosyć dużo tych pieniędzy, w związku z tym nie widzę sensu dalej się męczyć pracując, a jeżeli będzie okazja pójść gdzieś do pracy na umowę zlecenie, to nie. I przyszedł pan uzyskać informację. Tak. Jaka kwota mi się należy? Będzie dobrze? Będzie bardzo dobrze. Materiał przygotowała Paulina Kozion. Jest 8:45. Są samotni, nie mają dachu nad głową, a za sobą wiele życiowych dramatów. Chcą jednak pomagać i dać coś innym. Już po raz 11 grupa warszawskich bezdomnych, na co dzień wspieranych przez braci mniejszych kapucynów, wyruszy w pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Będzie to dla nich wyjątkowa wędrówka, bo przez całą drogę będą pod opieką mieli osoby niepełnosprawne. Fundacja Kapucyńska rozpoczęła zbiórkę ekwipunku i pieniędzy na wpisowe dla tych wyjątkowych bezdomnych pielgrzymów. Katarzyna Radzimirska. Bezdomni, którymi opiekują się warszawscy kapucyni, chcą wyruszyć w trasę 5 sierpnia. To będzie wyjątkowa pielgrzymka, mówi Edyta Foryś z Fundacji Kapucyńskiej. Po raz czwarty ta pielgrzymka wygląda nieco inaczej. Jest zupełnie niezwykła i inna, ponieważ osoby bezdomne opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Na dwóch bezdomnych przypada jedna osoba na wózku inwalidzkim. I ci panowie przez cały dzień pomagają tej osobie, pchają wózek, karmią ją na postojach, wieczorem myją, kładą do spania. I jest to naprawdę mocne i niezwykłe i przemieniające ich wydarzenia. Pan Edward ma za sobą 2 lata bezdomności. W zeszłym roku po raz pierwszy wziął udział w pielgrzymce i było to dla niego ogromne przeżycie. To była taka próba. Po drugim etapie była taka chwila zwątpienia, że co ja zrobiłem, może nie dam rady, może nie. A później obserwacja tych osób, które pchamy na wózkach, spowodowała, że no nie ma co tutaj nad sobą się rozczulać, skoro oni muszą wytrzymać większe jakby wymagania życiowe. I z każdego etapu jakby było coraz lepiej do tego stopnia, że nie czuje się tego ciężaru pchanego wózka, natomiast zaczyna się słuchać tego, co mówią do nas kapłani. I na ostatnim etapie przychodzi coś takiego, że staje się na Jasnej Górze i przechodzą siarki po plecach. Ciężko przełożyć tak jakby na słowa, nie? Bo gdzieś sam w duszy to się dzieje. Pan Edward przez całą drogę do Częstochowy opiekował się panią Barbarą, która jest osobą niepełnosprawną i porusza się na wózku. Przyznaje, że wspólna wędrówka była dla niego wyjątkowym doświadczeniem. Ta pani 20 lat chodziła. I nagle los ją tak dotknął, że pojechała po raz pierwszy na wózku i dla niej też to nie było łatwe. To była taka bardzo fajna relacja, bo dużo nam opowiadała i uczyliśmy się, no było nie było. Ona była tak aktywną osobą przed tym zdarzeniem życiowym, że dla niej to było też wielki ciężar, że ktoś musi tam ją dostarczyć do tej Częstochowy, że ona sama nie dojdzie. Brat Michał Gawroński podkreśla, że dla osób mieszkających na ulicy możliwość uczestniczenia w pielgrzymce to szansa, by zjednoczyć się z innymi wiernymi i Bogiem. Mogą też choć na chwilę zapomnieć o swojej codzienności. Dla naszych osób bezdomnych, potrzebujących, no jest to na pewno oderwanie się od codzienności, którą przeżywają. Na jakiś czas, na kilka dni nie muszą się martwić o to, gdzie muszą spać, nie muszą się martwić o to, co jeść. Nie muszą zbierać puszek, mają w czym chodzić, nie są głodni, mają gdzie spać i na pewno tu już to pielgrzymowanie różni się i od takiej codzienności, ale jest to też okazja do tego, żeby doprowadzić do spotkania z Jezusem Chrystusem, czy właśnie poprzez sakramenty, Eucharystię, spowiedź, czy przez słowo, czy też we wspólnocie ludzi, którzy pielgrzymują i gromadzą się w imię Jezusa Chrystusa. Ale zanim pielgrzymi dotrą na Jasną Górę, potrzebują naszego wsparcia. Chcemy umożliwić chętnym, bezdomnym pielgrzymowanie na Jasną Górę. Dlatego potrzebujemy ich wyposażyć w najbardziej potrzebne rzeczy, konieczne do pielgrzymowania. Edyta Foryś, rzecznik Fundacji Kapucyńskiej, czyli buty. I tu prosimy o męskie buty, ponieważ z nami pielgrzymować będą głównie panowie. Rozmiary 40-44, spodenki, spodnie długie, kurtka od deszczu, koszulka, bielizna, ręcznik, podręczny plecak, duży plecak, śpiwór, karimata, namiot. Dary rzeczowe można dostarczać do klasztoru braci mniejszych kapucynów przy ulicy Kapucyńskiej 4 w Warszawie.
Ale ekwipunek to nie wszystko. Potrzebne są też pieniądze na wpisowe dla bezdomnych, którzy chcą uczestniczyć w pielgrzymce, mówi Edyta Foryś z Fundacji Kapucyńskiej. Czynimy to po raz pierwszy za pośrednictwem platformy internetowej odpalprojekt.pl. I tam właśnie na tej platformie chcemy uzbierać ponad 5000 zł, aby 25 osobom umożliwić pielgrzymowanie. W podziękowaniu za pomoc bezdomni zaniosą na Jasną Górę intencje swoich darczyńców, dodaje Edyta Foryś. Nasi bezdomni nie pozostaną dłużni wszystkim darczyńcom. Czy to Państwo ofiarujecie te rzeczy materialne, buty, kurtkę, plecak, czy też wpłacicie na tak zwane wpisowe dla pielgrzyma, to oni przez całą drogę będą modlić się w Waszych intencjach. I właśnie osoby, które chcą nam coś ofiarować, wesprzeć ich pielgrzymkę, prosimy o złożenie intencji, bądź to na kartce do koperty dołączyć do rzeczy, albo też wysłać je na maila. Ten adres mailowy to biuro@fundacja-kapucyńska.org. Pierwsza pielgrzymka z udziałem osób bezdomnych i niepełnosprawnych wyruszy z Warszawy 5 sierpnia. Do Częstochowy pielgrzymi dotrą 9 dni później. Materiał przygotowała Katarzyna Radzimirska. Polacy, którzy mieszkają za granicą, szczególnie pamiętają o ojczyźnie swoich przodków i o tradycjach, a widać to zwłaszcza na ziemiach za naszą wschodnią granicą, które do II wojny światowej były w granicach Polski. W jednej z miejscowości na Ukrainie była z mikrofonem Iwona Piętak. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czyszkach, koło Mościsk, dzień dobry. Dzień dobry. Pięknie panie śpiewają, to tak z serca, od natury takie głosy? No tak. Nie ćwiczone? Nie. Nie. Ale na próbach na pewno tak. Na próbach tak. Generalna próba to zazwyczaj jest na scenie, na występie. A jak wygląda ta nauka na co dzień w takim razie? Tak, ale my się spotykamy tylko jak mamy jakieś takie występy, czy naraz w domu, czy przy kościele i podbieramy sobie taki repertuar, by to podeszło jak jest, bo to jest śpiewane na żywo. Zawsze się spotykamy i bierzemy udział w różnych takich naszych występach, jakie nas zapraszają. A kto podzielił głosy, bo przecież tutaj są i wysokie, i niskie głosy. Pięknie wszystko brzmi. Pani Olga Marek jest kierownikiem naszego koła gospodyń wiejskich, ale wykształcenie ma muzyczno-tańczące, tak, bo uczy tańczyć dzieci przeważnie. No ale jako tak trochę ma muzyczne wykształcenie i tak nas uczy, a my reszta to tak bez muzycznego wykształcenia i tak się dzielimy, jak to się mówi, na słuch. Pani kierownik, to proszę się wytłumaczyć z tego wykształcenia. Skończyłam takie w Samborze, jest uczelnie kultury, skończyłam choreograficzne, mam dyplom na to i jestem kierownikiem kółka tanecznego, uczę właśnie w Mościskach, w szkole. To nie szkoła, to na taki dom młodzieżowy jest, ale na danej chwili pracuję przy szkole, bo ten dom, sam budynek, nie mam mieszkania. I my, każdy kierownik różnego kółka pracuje na bazie różnych szkół. Ja w ogóle jestem kierownikiem kółka tanecznego i właśnie uczę tańca. I tak też ze swoimi dziećmi, bo należy ja do oświaty. Nie do kultury, do oświaty, ale jak mamy zaproszenie, to też pomagamy im, też byli występy takie. Nawet jak my stworzyliśmy swoje towarzystwo i mieliśmy swój występ w swojej wsi do Dzień Wioski, to dzieci akurat tańczyli nasze tańce. Tańczymy przynajmniej takie ludowe tańce. Muzyka może być taka współczesna, jak mówimy, ale tańce takie narodowe, ludowe by byli, tak. Czy ja mogę prosić o próbkę śpiewu, może jakaś zwrotka pięknych pieśni polskich, które panie znają? W moim ogródeczku. W moim ogródeczku rośnie różyczka, napój mi Maniusiu mego kunicka. Nie chcę, nie napoję, bo się kunia boję, bo jestem młoda. Nie chcę, nie napoję, bo się kunia boję, bo jestem młoda. To teraz proszę o imiona, bo pięknie pieśń wybrzmiała, a jak brzmią te imiona, chyba prawdziwie polskie, podejrzewam. Halina, Kasia, Emilia, Danusia, Olga, Orysia. No i jak to z tym śpiewaniem u pań w domu jest? Śpiewają panie przy różnych pracach domowych, żeby wyćwiczyć? Tak jest, śpiewamy. Lżej się pracuje. Nie ma z nas jeszcze tu wszystkich. Jedne są w pracy, jedne są w domu. Moja córka też tu jest, my zawsze obie śpiewamy. Przy kościele, na schodzie my zawsze śpiewamy, na odpustach, na świętach wszystkich. Także nas tu już wszystkich nie ma, ale jak kiedyś część wyjechała do pracy i
Także na się zostało paro i to metu. Ja śpiewam od 16 roku. Szybciej! No bo w szkole, że musiała śpiewać i w chórku, i w zespole. Musiała czy chciała potem? Musiała. Bo już bym później nie chciała. Bo każda jedna niedziela to dla mnie niedziela wolna. Gdzieś trzeba było jechać. Śpiewam ze szkolnej party. Jeszcze jak chodziłam do szkoły. Ja też śpiewam od szkoły. Chodziliśmy do chóru szkolnego, potem scholce w kościele i tak do dzisiaj. Ja tak samo. Śpiewam od zawsze. Do szkoły chodziłam, śpiewałam. Tańczyłam kiedyś w szkole, w zespole. No a potem już poszło do kościoła. W kościele śpiewaliśmy zawsze. Ta i zrobiło się kółko gospodyń, tak i dalej śpiewam. Koło gospodyń wiejskich śpiewa i taki ma gospodarski rozmach w tym śpiewaniu. Ja to tak zauważyłam. No tak. I faktycznie to jest taka zasługa naszego księdza proboszcza, bo tak zaczęło się z tego, że on to jakoś tak zorganizował, że stworzyliśmy Towarzystwo Kultury Polskiej, przy towarzystwie stworzyliśmy nasze koło gospodyń, no i tak działamy. Co paniom daje śpiew, co paniom daje śpiew po polsku, co daje to wspólne przebywanie? To wspólne przebywanie, no to jest tak, że raczej w tych naszych takich trudnych, no nie są to takie letkie teraz czasy, w trudnych naszych czasach, chociaż taka jest rozrywka dla nas, tak się spotykamy, no i czas od czasu mamy takie zebrania, no i na koniec roku zawsze tam kolędowanie, takie podbijanie całego roku, planowanie na przyszły rok, no i takie spotkania, ale czasem jest tak, że musimy się poduczyć trochę od starszych, żeby jakieś takie piosenki ludowe, no teraz już tak trochę się od babci, od prababci tam gdzieś jakieś coś zapisywaliśmy ręcznie, później jakoś się to starało gdzieś wyszukać jakieś melodie, zaśpiewać, no i tak to działamy, później trzeba jakoś też melodię do tego podłączyć i działać dalej. Tak to trwa. I będzie trwało. Dopóki żyjemy. W moim ogródeczku rośnie różyczka. Napój mi, Maniusiu, mego kunicka. Nie chcę, nie napoję, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo jestem młoda. A materiał przygotowała Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Reklama. Myślałaś o rzuceniu palenia? Tak, ale to pewnie będzie bardzo trudne. Weź Desmoxan. Niemal 78% tych, którzy rzucili palenie, przyznało, że z Desmoxanem było łatwiej, niż im się wydawało. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zakaże twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie mu Aflofarm. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Ach, bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem. Pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy.
24 zbliża się godzina 9. Czas na informacje dnia. 10 tysięcy ewakuowanych osób, saperzy i specjalistyczny sprzęt. W Białymstoku dziś próba usunięcia półtonowej bomby z czasów II wojny światowej. Są nowe wpisy na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kopalnia w Tarnowskich Górach wciąż czeka na decyzję komitetu. Szczyt G20 zakończył się w sobotę. Zamieszki uliczne nie. W informacjach Hamburg i kolejna niespokojna noc. Aleksandra Kozera zapraszam. Zaczynamy od Białegostoku i akcji saperów, którzy za 3 godziny rozpoczną usuwanie półtonowej bomby odnalezionej przy ulicy Ciołkowskiego. Operacja podnoszenia ładunku z czasów II wojny światowej rozpocznie się w południe, mówi saper chorąży Mariusz Kujawa. Jest pojazd przygotowany. Dźwigiem ładujemy na bombowóz, potocznie zwany, przewozimy pod eskortą policji na teren poligonu Orzyskiego. Od 7 rano trwa ewakuacja 10 tysięcy osób z Białegostoku i gminy Supraśl. Władze miasta przygotowały już miejsca dla wszystkich, którzy będą musieli opuścić swoje domy. W związku z akcją saperów zamkniętych będzie około 60 ulic w promieniu 1400 metrów od miejsca, w którym znajduje się ładunek. Kierowcy jadący z Białegostoku w kierunku Bobrownik oraz w kierunku Lublina będą musieli korzystać z objazdów. Akcja saperów ma trwać do 16. Dziś Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. W samo południe w Warszawie odbędzie się uroczysta odprawa warty przed grobem nieznanego żołnierza. Potem zaplanowano przemarsz do Katedry Polowej Wojska Polskiego i msze w intencji ofiar. 11 lipca 1943 roku banderowcy napadli na około 100 polskich miejscowości. Ataku dokonano w niedzielę, przypomina historyk IPN Artur Brzożyniak. Polaków mordowano najczęściej po pierwszej porannej mszy świętej, zgromadzonych w kościołach lub też na ulicach miast i wsi. Dzień ten jest uznawany jako Dzień Męczeństwa Kresowian, jako data poświęcona ludobójstwu dokonanemu przez nacjonalistów ukraińskich na polskim narodzie. Przypadający 11 lipca Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej jest w tym roku obchodzony po raz pierwszy. Dzień został ustanowiony rok temu specjalną uchwałą Sejmu, w której parlamentarzyści podkreślili, że ofiary zbrodni do tej pory nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane mianem ludobójstwa. 8 nowych obiektów trafiło na listę Światowego Dziedzictwa. Zdecydował o tym obradujący w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na liście znalazły się między innymi 2 wpisy afrykańskich miast. Embaza Kongo, dawna stolica Królestwa Kongo oraz Asmara, stolica Erytrei, nazywana perłą modernistycznej architektury. To pierwsze wpisy na listę dla obu krajów. Przez kilkadziesiąt minut obie delegacje hucznie świętowały. Sonia da Silva Domingos z delegacji Angoli. Będziemy w stanie zachować naszą historię i kontynuować badania naukowe o Królestwie Kongo. Kana Simon, przedstawicielka Erytrei przy UNESCO. To ważny krok naprzód dla naszej obecności na arenie międzynarodowej. Asmara jest cudowna. Teraz musicie do nas przyjechać, żeby o tym się przekonać. Dziś także delegaci będą decydować o wpisach na listę Światowego Dziedzictwa. Na pozytywną opinię komitetu liczy kopalnia w Tarnowskich Górach. Szczyt G20 zakończył się w sobotę. Zamieszki uliczne nie. W informacjach Hamburg i kolejna niespokojna noc. Do starć z policją doprowadzili późnym wieczorem członkowie skrajnie lewicowego Czarnego Bloku. Po godzinie 23 funkcjonariusze rozpoczęli interwencję. Chcieli zlikwidować blokadę ulicy. W ich kierunku poleciały butelki, kamienie i petardy.
Policja odpowiedziała użyciem armatek wodnych, gazu pieprzowego i łzawiącego. Rozproszeni anarchiści ponownie zaczęli demolować dzielnice. Wybijali szyby, wystawy sklepowe, spalili kilka samochodów. Są ranni po obydwu stronach, na razie nieznana jest jednak ich dokładna liczba. Sytuację udało się opanować dopiero nad ranem. Jak informują służby, od momentu pierwszych zamieszek zatrzymano 288 osób, z czego 144 czasowo aresztowano. Przenosimy się za ocean, gdzie słupkom rtęci niebawem zabraknie skali. Z ogromnymi upałami zmaga się południowo-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Taka aura doprowadza do rozprzestrzeniania się pożarów lasów, przede wszystkim w Kalifornii. Łącznie odnotowano ich aż 40. Największy pożar zanotowano w Nevadzie. Ogień wciąż szaleje na ponad 40 tysiącach hektarów. Na szczęście nie odnotowano ofiar w ludziach. Ze względu na zagrożenia setki osób ewakuowano w Kalifornii, przede wszystkim w centralnej części tego stanu. Na południu tego regionu USA jest 50 stopni Celsjusza, najwięcej od 1976 roku. Nadspodziewanie wysoka temperatura jest Los Angeles. Słupek rtęci zatrzymał się na 36. kresce. Synoptycy ostrzegają, że w niedzielę w wielu częściach kraju będzie rekordowo ciepło. Władze obawiają się, że z tego powodu dojdzie do zagrożeń dla ludzkiego życia. Ostrzeżenie takie wystosowano szczególnie do mieszkańców północnej i południowej Dakoty oraz stanu Iowa. Wyjątkowo trudne warunki panują w Kanadzie, w dystrykcie Brytyjska Kolumbia, przede wszystkim w pobliżu Pacyfiku. Ze względu na pożary ewakuowano tam tysiące osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Upały za oceanem, sprawdźmy, jaka aura czeka nas w kraju. Na południu i na północnym wschodzie dziś sporo chmur, miejscami deszcz i burze. Na pozostałym obszarze słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna od 19-23 stopni na północy do 28 na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Maria Furdyna. Jest niedziela, 9 lipca, 190 dzień roku. Słońce w znaku raka wzeszło o godzinie 4.25, a zajdzie o 20.56. A to oznacza, że dzień będzie trwał 16 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą Lukrecja, Mikołaj, Sylwia, Anatolii, Weronika i Zenon. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Gość Polskiego Radia 24. A gościem Polskiego Radia 24 jest młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Trwają wakacje, to zawsze jest dobry moment, aby porozmawiać o tym, jak bezpiecznie je spędzić. Kolejny weekend wakacji, kolejne wyjazdy na zasłużony wypoczynek. Jak przygotować się do takiego wyjazdu? Nie tylko wakacje są dobrym czasem do tego, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie. My się staramy o tym bezpieczeństwie jednak rozmawiać przez cały rok, żeby dotrzeć się do świadomości Polaków po to, żeby w sposób bezpieczny właśnie spędzali swój czas. Natomiast wakacje faktycznie to jest okres wzmożonej pracy dla policjantów i okres też urlopów, kiedy to wyjeżdżamy z rodzinami, wyjeżdżamy z dziećmi i tutaj powinniśmy w sposób szczególny przygotować się do tych wyjazdów, a to przygotowanie powinniśmy już tak naprawdę rozpocząć na etapie szukania odpowiedniej oferty, gdzie te wakacje można spędzić. Powinniśmy poczytać sobie opinie na temat biur podróży, na temat różnych miejsc, apartamentów czy też hoteli, bo niestety zdarzały się już przypadki, kiedy osoby wpłacały zaliczki na poczet spędzonego urlopu, przyjeżdżały na miejsce i okazywało się, że niestety takich apartamentów nie ma. Co w takiej sytuacji zrobić? No wtedy jesteśmy oszukani i jak najszybciej powinniśmy zgłosić się do jednostki policji. Powinniśmy porobić te print screeny korespondencji, którą kierowaliśmy do organizatora, który niejako okazał się oszustem. To policjantom pomoże w namierzeniu takiej osoby i pociągnięciu jej do odpowiedzialności. Na co zwracać uwagę, kiedy szukamy miejsca pobytu?
żeby nie dać się oszukać. O, tak. Przede wszystkim powinniśmy sugerować się opiniami internautów. Korzystajmy tylko i wyłącznie z licencjonowanych biur podróży. Najlepiej już z takich, z którymi wcześniej mieliśmy do czynienia i byliśmy zadowoleni z ich usług. Jest również dostępna strona wypoczynek.men.gov.pl. Tam również możemy sprawdzić organizatora i obiekty, w których chcemy spędzić wymarzone w czasy, czy też urlop, więc przede wszystkim kierujmy się opiniami zarówno znajomych, jak i też ocenami, które są w internecie, tak żeby nie dać się oszukać. No, wszelkie tak naprawdę oferty, które są bardzo konkurencyjne w stosunku do pozostałych, tutaj już powinna nam się zaświecić czerwona lampka, że coś może być nie tak jednak z tym ogłoszeniem, a oszuści potrafią nawet stworzyć pięknie wyglądającą stronę internetową, tak, że faktycznie można się nabrać, że jest to fantastycznie działający hotel, czy rewelacyjne apartamenty nad polskim morzem, czy zagranicznym. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby nie wysyłać w ciemno zaliczek. Nie kupujmy kota w worku. Pierwsza sprawa, sprawdzenie miejsca wypoczynku, wybór odpowiedniego miejsca. Druga sprawa to zostawiamy nasz dobytek i też musimy go zabezpieczyć. Zostawiamy nasz dobytek, oczywiście przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby zamknąć drzwi i okna, bo i takie sytuacje się zdarzały, kiedy policjanci byli informowani o włamaniu i okazywało się, że złodzieje po prostu weszli przez otwarte drzwi albo naprawdę okno. Naprawdę jeszcze takie sytuacje się zdarzały? Zdarzały się takie sytuacje, no w ferworze walki, kiedy pakowaliśmy rzeczy, wynosiliśmy je do samochodu, czy do taksówki w drodze na lotnisko, faktycznie zapominaliśmy w pośpiechu. Tutaj dla nas policjantów jest to okres wzmożonej pracy, nie tylko na drogach, ale również w miastach pilnujemy tych pozostawionych mieszkań, domów. Natomiast nie jest tajemnicą, że najlepszym zabezpieczeniem jest tak naprawdę zaufany sąsiad, który co jakiś czas wyjmie korespondencję z naszej skrzynki, pozbiera ulotki, które leżą pod naszymi drzwiami, bo na podstawie tych rzeczy złodzieje również uzyskują informacje o tym, że lokal jest pusty. Dobrze jest co jakiś czas, żeby ktoś włączył światło w naszym mieszkaniu. Jeżeli nie mamy na tyle zaufanego sąsiada, to możemy kupić takie czasowe włączniki, żeby to światło jednak raz na jakiś czas w naszym mieszkaniu czy domu się zapaliło. Mówi pan o zabezpieczeniu przed włamywaczami. Ale inna sprawa to są na przykład zalania. Przedwczoraj mieliśmy burzę na Śląsku, Opolszczyźnie i wtedy również warto, żeby ten sąsiad miał klucz do naszego mieszkania, bo to nie jest tylko ochrona przed włamywaczem, ale po prostu ochrona naszego mieszkania przed innymi wydarzeniami. Oczywiście, jeżeli dojdzie do jakiejś awarii, jeżeli dojdzie do zalania, wówczas dzięki takiemu sąsiadowi możemy zmniejszyć straty. Nie trzeba wyważać drzwi i tak dalej. Które zostawiliśmy. Dokładnie. Warto jeszcze przy okazji tego włamania pospisywać sobie numery seryjne naszych urządzeń, porobić zdjęcia jakichś kosztowności, złota czy innej biżuterii, tak żeby później było łatwiej te rzeczy odzyskać w momencie, jak policjanci docierają do jakichś złodziei. Później jest problem, że nie wiadomo, do kogo te rzeczy tak naprawdę należą, a w momencie przyjmowania zgłoszenia jest bardzo istotne to, żebyśmy jak najbardziej precyzyjnie potrafili podać te rzeczy, które nam zostały skradzione. Warto także wykupić ubezpieczenie nie tylko na pobyt w danym miejscu, ale ubezpieczenie nawet na ten czas mieszkania, bo w przypadku włamania łatwiej uzyskać odszkodowanie wtedy. Łatwiej uzyskać odszkodowanie. Oczywiście takie ubezpieczenia nie są dość drogie. W skali roku to jest około kilkudziesięciu, może kilkuset złotych w zależności od wariantu ubezpieczenia. Tak więc tutaj jak najbardziej powinniśmy zachować się zdroworozsądkowo i takie ubezpieczenie wykupić. Kolejna sprawa to jest chyba znak nowych czasów. Trochę inny temat, bo wrzucanie zdjęć z wakacji na wszelkich portalach społecznościowych. Chyba też tutaj warto przypomnieć, jak my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaka to jest pożywka dla złodziei.
Tak, faktycznie internet jest dużą pożywką dla złodziei, dla oszustów. My się cieszymy, pokazując swoim znajomym na różnych portalach społecznościowych nasze przeżycia, nasze zdjęcia z wakacji. Niestety złodzieje również z tego mają pożywkę. A bardzo często zdarza się, że ktoś jeszcze nie wyjedzie, a już wrzuca informację, jestem w drodze tu i nie będzie mnie przez dwa tygodnie. Dokładnie. I wówczas złodziej już wie, że ma dwa tygodnie na to, żeby przygotować się do włamania, do tego, żeby okraść nasze mieszkanie. Dlatego jeżeli już zdecydujemy się na to, żeby takie zdjęcia wrzucać do portali społecznościowych, to myślę, że lepiej byłoby to zrobić już jednak po powrocie z wakacji. I z umiarem też, z rozsądkiem. Dokładnie, powinniśmy również zdecydowanie ograniczać ilość zdjęć z udziałem naszych dzieci, bo też nie zapominajmy o tym, że pedofile grasują w internecie i wielokrotnie były takie przypadki, kiedy zatrzymywaliśmy pedofila, robiliśmy przeszukanie, zabezpieczaliśmy komputer i na tych komputerach znajdowaliśmy zdjęcia właśnie takie, jakie rodzice wrzucają do internetu. Dla nas zdjęcie naszego nagiego dziecka w samych majteczkach nie będzie niczym złym, to będzie słodkie.